No, jesteśmy już z powrotem, żeby nie ciąć tych wszystkich naszych nagrań. Tak, tniemy je teraz po, w partiach. W partiach. Mów o tym, o tym patrzeniu. Sobie tak, o patrzeniu na dno oka. Ja tylko pamiętam, jak pan doktor pisał, że żeby sprawdzić, czy miażdżyca jest, to trzeba rzeczywiście czymś tam do tego oka zaglądnąć i zobaczyć dno oka, tak? Tak. Tak. No właśnie. I jeżeli miażdżyca się cofnie, to dno oka się robi czyste. Ale ja nigdy nie widziałem, jak to wygląda, więc mnie o to nie pytajcie. Ja nigdy nie zaglądałem nikomu tam przy źrenicy dnia oka, nie jestem okulistą, chociaż tak, miałem taki okres w swoim życiu, że bardzo mnie okulistyka fascynowała. I kiedyś byłem najlepszy, jeśli chodzi o fizykę, jeśli chodzi o nie, nie, to, dobra, nie, nie chwalimy się tym. To nie chwalimy się. Nie, nie. Lepiej powiedz, co na przyszłość, bo teraz tak, organizujecie z Celinką turnusy, tak? Tak. Tak, organizujemy. Opowiedz coś bliżej o głównym... tym, bo do mnie się też ludzie pytają, czy na przykład takie Arkadie, jakie organizował pan doktor Jan Kwaśniewski z panem Tomaszem Kwaśniewskim, gdzie było organizowane w latach 80., czy jest na przykład, takie pytanie mi sobie, ja sam od siebie, ale też wiem, że tutaj chętni na pewno by zainteresowani byli. Czy na przykład nie myśleliście z Celinką, żeby wspólnie z panem Tomaszem Kwaśniewskim coś takiego zorganizować? Może byłyby... Sądzę, że do wszystkiego trzeba dojrzeć, tak? I jeżeli taka sytuacja się nadarzy, razem do tego zasiądziemy i czyli będziemy... Czyli nie wykluczacie? Nie wykluczamy. Nie wykluczamy tak? tego, tak? Na razie jest tak, że to praktycznie rzecz biorąc ja robię to, organizuję właściwie sam, tak? W Polanicy Zdrój, jak i też, jeżeli by taka możliwość była, ja mogę przyjechać i zorganizować taki turnus gdziekolwiek w całej Polsce. No ale na przykład, jakby na przykład udało się coś takiego zorganizować, poprosić na przykład pana Tomasza Kwaśniewskiego, żeby was tam skontrolował, odwiedził, przypilnował, czy wy czasem nie robicie czegoś tam na przykład nie tak. Nie? Jak najbardziej tak, ponieważ znamy się z Tomaszem. To wiem, jak że najbardziej. Się dlatego. Bardzo go cenimy, doceniamy. Pozdrawiamy go. Tak, pozdrawiamy jeżeli Tomka. Jeżeli ogląda, to panie Tomku serdecznie pozdrawiamy. Napisał wspaniałą książkę. Tak. Powiem tak. Miało być za chwilę o książce powiedziane, ale to nic, dobrze. To bo tak skaczemy tak, czasami no z tematu dobrze. Na temat, ale tak. Możemy tych to powiedzieć. Tych książek już prawie nie wiem, czy jeszcze są. W zeszłym, słuchaj, 2 czy 3 dni temu było poniżej 10 egzemplarzy. Także tych zestawów, tych duetów książkowych to może już nie być, więc reklamować raczej nie będziemy, więc mamy do czynienia teraz z białymi niedźwiedziami, z tymi książkami. Tak. Także to już są kruki niedźwiedzie. Białe kruki niedźwiedzie. Muszę powiedzieć, że książka jest napisana bardzo dobrym językiem, choć trudnym. Trudnym. Trzeba ją to czasem... mówisz o książce pana Tomasza Kwaśniewskiego. Tak. Bo druga książka pana doktora, która jest w tym zestawie, jest... Żywienie optymalne. Tak, jest przeciwnie. Jest dla wszystkich łatwo, zwięźle, przyjemnie, prosto i każdy zrozumie bez dokreślania. I powiem tak, że ja, jeśli chodzi o żywienie optymalne, tę czarną książkę pana doktora Jana Kwaśniewskiego... Tak. Ta czarna to jest ta, która jest w zestawie. Powiem tak. Poczytuję ją od czasu do czasu, raz na rok, raz na 2 lata. Ja już ją znam. To ja wiem, bo myśmy z Grześkiem, słuchajcie, rozmawiali o tej książce. Tak samo jak tutaj przed tym nagraniem rozmawialiśmy o książce pana Tomasza Kwaśniewskiego. I rozmawialiśmy tutaj o tym resecie organizmu ze strony, pamiętasz? 50? Uwaga. 58. 58. Strona 58. Tak, o tym hormonie, który blokuje wszystko w jednym momencie. I myśmy się tutaj z Grześkiem nie doszkalali, tylko wymienialiśmy się informacjami. Ja pytałem Grzegorza, Grzesiek, czy ty to wiesz o tym? A Grzesiek mówi, no właśnie wiem, bo wiem to z książki. Więc ja byłem zaskoczony, że Grzesiek też tą książkę czyta. Także nie tylko ona powędrowała u Grzegorza na półkę, ale on ją po prostu czyta. I czytam, trudna jest w czytaniu. No. Czasem czytam 2-3 książki różne. Jak mam nastrój do tej, to biorę tę. Jak mam nastrój do innej, to biorę inną książkę. No natomiast jeśli chodzi o książkę pana Tomasza Kwaśniewskiego, powiem Tomka Kwaśniewskiego, bo jest cudownym człowiekiem, znamy się, to no, tutaj przeczytam na przykład 10-20 stron. To dobry no, jest, trzeba bo sobie ja, przetłumaczyć. Ja lecę tylko po kilka zdań, także jesteś, widzę, lepszy ode mnie. Nie, ale to, wiecie, my tak sobie tutaj... Tam są bardzo fachowe określenia. Tak. Bardzo fachowe określenia. Trzeba je tłumaczyć. Bo nie wiem, wiesz, czy wiesz, ale ja od czasu do czasu biorę i czytam, staram się czytać
po dwa czy trzy zdania albo z pana doktora, albo z pana Tomasza. Mm. I jak czytam na przykład z książki pana Tomasza, to wcześniej muszę tak, przeczytać to kilka razy, żeby nie pomylić się na tym, na tych wyrazach, których połowy to nie znam. Słownik wyrazów obcych, ale to, żebym się nie pomylił, bo jak się machnę w czytaniu, to oni tam wypisują. Tu się gdzieś pomylił, tu tak. Ostatnio było na przykład z butonierką, nie? Powiedziałem, że w butonierce jeden delikwent nosił naleśnika, wiesz. Chodziło o Salwadora Dali. Po czym okazało się, że dostałem wykład, co to jest butonierka, że butonierka, ty masz butonierkę tutaj, ja w moim nie mam butonierki, ale już zmądrzałem. I to jest bardzo dobre. I to trzeba uważać, co się mówi, jak się mówi, bo potem to wszystko jest tam wyłapane. Także tutaj tu nie ma lipy, że ktoś przepuści. Nie, nie. Tak, wiemy. Będzie. Jacy jesteście, drodzy kochani internauci. I wpisujcie wszystkie tam wytknijcie wszystkie pomyłki. Od tego są te wpisy. Ja, słuchaj, 2 miesiące ponad nie kasuję nic. Wszystko jest. To, co ci, którzy oglądają, sobie mają ochotę wpisać, niech sobie wpisują. Nawet jak żółć komuś tam wychodzi, to bardzo dobrze i każdemu się zdarza. Dobrze robisz, oczywiście. Bo my się też uczymy. Na wiesz, waszych tobie się chce uczyć, a nie na lubię. W waszych lubię. Komentarzach się uczymy, bo czasami toleruję. Takie, a nie inne, tak? No ale niech są, no. Następna audycja będzie lepsza na przykład. Tak, Grzesiu, jak przyjedzie po raz następny tutaj do mnie, a ma być co jakieś ile, 2 tygodnie, 3? No, może miesiąc do półtora. To go tutaj przepytamy. Mam dużo zajęć po prostu w Polanicy Zdrój, mam turnusy, jeszcze szkole. Ale was nie zalało tam? Nie zalało, nas nie zalało, ale no niestety Kotlina Kłodzka jest bardzo zalana i jest bardzo przykro z tego powodu. Natomiast Polanica jest okej, w porządku. Zapraszam serdecznie, teraz będzie Złota Polska Jesień, zapraszam na turnusy. Natomiast jeszcze szkole online, można przyjechać tylko na wizytę, tak, na szkolenie. Także widzicie, kącik reklamowy jest. Jest. Jest, bo jest co reklamować. Jak coś jest dobrego, to trzeba reklamować. Tak. Coś jak wam powiedziałem ostatnio, bo ty nie wiesz, ale ja ostatnio zareklamowałem takiego pana górala, który robi wspaniałe wyroby wędliniarskie, tradycyjne. Dałem link pod wcześniejszym nagraniem, potem dałem do jednego sklepu Bacyniok, tak, też dałem. I myślę, że takie drobne, małe, fajne rzeczy to są pozytywne. Bardzo pozytywne. Tak. A teraz powinniśmy promować tutaj tych naszych rodzimych producentów, którzy robią doskonałe rzeczy. Doskonałe. Szukajcie i rolników, szukajcie małe mleczarnie. Co jeść, nie? Tak, małe mleczarnie. Więc książki najpierw, dobre są książki. Mleko, tak, potem dopiero. Tak. Tak. A to w drugiej kolejności. Czytajcie książki pana doktora Kwaśniewskiego. Póki je wszystkie sobie kupić i powolutku studiować, dosłownie studiować. Bo to, słyszycie, bo jak ja wam to mówię, to wy się tam śmiejecie, nie? A tutaj poważny facet wam mówi, starszy ode mnie. No powiem tak, mam tutaj ze sobą... Nie wygląda na tyle, ale... Mam tyle lat, ile mam. Przywiozłem tutaj do Sławka odezwę taką do optymalnych, ale mogę powiedzieć, że to jest odezwa do Słuchajcie, Grzesiek przywiózł tutaj, Tak, tak. A to jest to, co ja wam w którymś tam odcinku czytałem, więc... Tak. I tutaj jest napisane, Grzesiu, że to jest my 8 Polacy, minut, także pisz, czytaj. Że to my Polacy... Słuchajcie, ja mam wzrok taki, jaki mam, nie przeczytam przy tym oświetleniu, widzicie? Więc ja sobie po prostu wspomogę troszeczkę okularami. Wielu optymalnych z całego świata. No czytaj. A ja widzisz, no. Wybiórczo tylko. Dawaj. Pan doktor napisał tak. Jesteście narodem wybranym, którego głównym celem jest zbudowanie zapowiadanego Królestwa Bożego na ziemi. No, to są wielkie słowa. Słuchajcie. No, my, Polacy, Słowianie, tak? Nie tylko my, wy. Tam. Wy, tak, my, tak, wy. Wielu z was o tym nie wie. Inni świadomie, podświadomie właściwie odczuwają misję, jaką mają do spełnienia. Jest nas już coraz więcej. Było nas więcej, teraz troszeczkę mniej. Ale są ci ludzie, Grzesiu, są. Pamiętają. Są. Pamiętają, są, bo do mnie nieraz dzwonią, nieraz mam bardzo miłe telefony i to chcę wam powiedzieć, że bardzo dziękuję za te telefony, bo to są takie telefony budujące, krzepiące, że nawet jak mi się nie chce w danym dniu, na przykład wczoraj, wiecie, była rocznica śmierci Ojca Pio Świętego, a ja nic nie nagrałem, no bo mnie akurat w domu tutaj nie było, no więc tak się złożyło, nie? Złożyło. I za tak chwilę też będzie, dlaczego Piwowarczyk tam nic nie nagrywasz.
Jak tylko mam chwilę i mam odrobinę sił, to z przyjemnością wam nagrywam. I to są tak, ja tak potrafię. W tym się realizuję. Grzesiu robi swoją robotę. Każdy inny gdzieś robi... Coś robi. Tam każdy u siebie robi coś po drugiej innego. Stronie. Tak. Konsolidujcie się. Nie możecie stać z boku. No. Optymalni Polacy powinni docenić rolę, jaką mają spełnić. Nie wolno im stać z boku i czekać, że inni to za was zrobią. Bo oni zrobią inni, tylko spieprzą to za nas. No właśnie. No, spieprzą. My. A jak sami spieprzymy, no to przynajmniej my to sami zmajstrowaliśmy i wtedy sobie wybaczymy łatwiej. Tak. Powinniśmy się porozumiewać przy pomocy jednego wspólnego języka, a przestaną porozumiewać się wszyscy przy pomocy karabinów i rakiet. Tak. Bo po cóż to one nam? Przecież te pieniądze można zupełnie gdzie indziej przesunąć. Ludzie są jedynym gatunkiem i muszą mieć jak najszybciej jeden wspólny język. I uwaga, to jest bardzo ważne. Słuchajcie teraz. I teraz dalej. Zgodnie z przepowiednią i z wieloma przepowiedniami, które czytałem, będzie to język polski. Języka waszego będą się uczyć na całym świecie. Język polski jest jednym z najtrudniejszych języków. Nawet Chińczycy mówią, że polski jest czasem trudniejszy od chińskiego. Na tym się należy zastanowić. A ilość przymiotników, jaka jest w języku polskim, to chyba nie ma większej ilości przymiotników. I te odmiany. Jest wizja? Jest wizja. Ponieważ, i teraz bardzo słowa takie dla nas ważne, może najważniejsze. I pisze pan doktor tak. Ponieważ najważniejsza dla ludzkości wiedza zrodziła się w Polsce. Polacy najbardziej zasługują na to, aby ich język stał się powszechnym językiem ludzi. Dlaczego tak napisał? Ja... studiując, czytając książki doktora Davida Hawkinsa, przeczytałem o poziomach świadomości. I wyobraźcie sobie, że samo żywienie optymalne, żywienie się w ten sposób, od razu wprowadza nas na poziom 310. To jest bardzo wysoko. Większość tam nie wie, o co chodzi z poziomami, wiesz, u Hawkinga. Ale to przeczytajcie. Przeczytajcie doktora Hawkinsa. Poziomy świadomości doktora Hawkinsa. Ja również to wszystko tłumaczę na naszych turnusach. No ja się na tym nie znam, więc ja się nie wypowiadam na temat takich skomplikowanych rzeczy. Wiecie, ja tylko proste rzeczy, nie? No. Grzesiu jest. Tylko ci, którzy posiadają wiedzę i prawdę, będą mogli zdobyć mądrość, o czym napisano już dawno w rękopisach z Nadmorza Martwego 2000 lat temu i dawniej. Czyli z Qumran. Tak jest. To, co bierzemy na wiarę, my musimy też o tym wiedzieć. Ja już przestaniemy brać coś na wiarę, a będziemy o tym wiedzieć. Ale to już wyższa szkoła jazdy. Skupmy się na tych rzeczach najprostszych. Tak, czyli zacznijmy się odżywiać optymalnie, a to nas wprowadzi w odpowiednie poziomy świadomości i wtedy zaczniemy bardzo wiele rzeczy rozumieć. Tak, a teraz my już bierzemy się tutaj za nasze codzienne sprawy. Bardzo wam dziękujemy za tą chwilę uwagi w tych dwóch odcinkach, że wytrzymaliście dla tych, którzy dotrwali do tej chwili. Coś jeszcze chcesz, Grzesiu, powiedzieć na koniec? Powiem tylko tyle, że następne będą jeszcze ciekawsze niebawem. Pod warunkiem, że to było ciekawe. Dobrze. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Życzymy wam spokojnego wieczoru i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej.